Siema, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was parkę, która wychodziła podczas Sneakers Day, pojawiła się także na osobnym dropie i jest uważana jako jedne z najlepiej jakościowo wydanych Jordanów jedynek, a mowa tutaj oczywiście o Yellow Toe Taxi. Jordan jedynki i Yellow Toe Taxi pojawiły się ich pierwsze zdjęcia już jakiś czas temu i wiele osób naprawdę było bardzo zajaranych, jeżeli chodzi o ich kolorystykę, która bardzo im się podoba. Ponieważ jeżeli tutaj przejdziemy później do kolorów, nie są one takie typowo odcienie, powiedzmy pomarańczu bądź żółci. Są one czymś pomiędzy i wygląda to naprawdę bardzo spoko i nawet ja, który nie lubi za bardzo takich kolorów, nigdy nie był do nich przekonany, to tutaj muszę przyznać, że podoba mi się to na tej parze i jeżeli wydropiłbym swój rozmiar, to na pewno zostawiłbym je w swojej kolekcji. A jeszcze przed odcinkiem i recenzją bucika proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka oraz dzwoneczka na kanał, jeżeli Wam się spodoba ten materiał. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnych odcinków o butach, to oczywiście dajcie dzwoneczka, ponieważ bardzo często nie pojawiają się te powiadomienia i często dostajecie je na przykład po 3 dniach, jak już pojawił się kolejny odcinek. Dodatkowo możecie odwiedzić także mojego Instagrama, gdzie konkurs razem ze Sneaker Studio do wygrania 3 koszulki czeluś razem ze Sneaker Studio. Także naprawdę warto, dużo nie trzeba zrobić, a można dostać za free koszuleczkę. A jeżeli mamy to już za sobą, no to przejdźmy do tej parki. Jordan jedynki Yellow Toe Taxi na samym początku nie miały pojawić się na Sneakers Day. Pierwsze dostaliśmy oficjalną datę premiery, która miała być później po samym Sneakers Dayu, ale także pojawiły się właśnie podczas święta apki, urodzin apki i wydaje mi się, że to był całkiem spoko pomysł, ponieważ w urodziny apki dostaliśmy kilka fajnych parek właśnie razem z Jordanami jedynkami, z Jordanami czwórkami Canyon Purple oraz innymi butami, które wtedy się pojawiały i trzeba przyznać, że już to święto wyglądało trochę lepiej niż na przykład w tamtym roku. Jeżeli chodzi o same Jordany jedynki, w momencie kiedy dostaliśmy już je do rąk, to trzeba przyznać, że bardzo wiele osób było mega zadowolonych ze względu na jakość wydania. Ponieważ zazwyczaj ostatnio Jordany jedynki, które wychodzą na samym początku roku, miały bardzo słabą jakość wydania, bredy albo inne kolorystyki, Atmosphere Pink, nie wyglądały pod tym względem jakoś tam superowo, ale coraz to więcej Jordanów jedynek, które aktualnie wychodzi, trochę wygląda lepiej pod tym względem. Wydaje mi się, że w porównaniu na przykład do tamtego roku, to wygląda to dużo lepiej. Tutaj, jeżeli chodzi o to wydanie, jest po prostu superowo. Naprawdę, porównując je do innych Jordanów jedynek, tutaj skóra jest mięciutka, wygląda to od razu super na samych szybitkach, które także dostaniecie. Można zobaczyć, że po prostu jak naciskamy tutaj na toebox, czy też na przykład na elementy, które są wokół susza, czy też na tylne partie, które są powycinane tutaj bardzo dobrze, bardzo ładnie sklejone, nie ma tutaj żadnych jakichś elementów, które by wychodziły. Nie widziałem za bardzo nawet jakiejś, wiecie, opinii, które by raczej narodziły na tego buta. Raczej wszyscy są mega zadowoleni i mam nadzieję, że przy kolejnych Jordan jedynkach będzie podobnie, ponieważ no, trzeba przyznać, że tak powinny wyglądać przynajmniej te wydania, że powinny one być trochę lepsze jakościowo ze względu na to, że wychodzą za tak dużą ilość pieniędzy, ponieważ teraz retail ich to 800 zł już prawie. A jeżeli już wspomniałem o samej cenie buta, to właśnie retail był 799 zł, wychodził podczas Sneakers Dayu, wychodziły także na normalnym dropie i było ich bardzo dużo. Ze względu na to właśnie też ceny aktualnie nie są jakieś strasznie wysokie. Jeżeli chcecie je kupić do swojej kolekcji, to radzę Wam teraz, bo wydaje mi się, że jest to kolorystyka, która mega fajnie siedzi na jesień, bardzo dużo osób chodzi właśnie na jesień w takich kolorystykach. Ja sam nie będę kupował chyba dla siebie, ponieważ parkę, którą Wam jutro pokażę w odcinku, dużo bardziej mi się podoba personal i ją raczej zostawię. Tutaj wydropiłem w ogóle rozmiar 44, ponieważ podczas Sneakers Dayu zapisałem się na swój rozmiar, nie wylosowało mnie i wszedłem na szybko właśnie jeszcze spoglądanie, czy są jakieś jeszcze rozmiary. No i był 44, postanowiłem, że jeszcze raz weźmę udział, no i się udało. Aktualnie cenki tego wydania to gdzieś okolice 950 zł do 1000 zł. I wydaje mi się, że tylko to będzie rosło. Wydaje mi się tak, że to nie będzie jakoś, wiecie, jakiś taki niesamowity skok, że będą nagle kosztowały, nie wiem, 1500 może do końca roku, ale to bardzo wątpię, szczerze mówiąc. Ale no po jakimś tam czasie może gdzieś tak strzelić, ale do 2000 myślę, że dojdzie to naprawdę po bardzo długim okresie czasu, o ile w ogóle.
Jeżeli chodzi o kolorystykę tego buta, to co ciekawe, właśnie nie jest to Yellow Toe Taxi, właśnie jest ona trochę takim innym odcieniem pomarańczu. Nie powiedziałbym, że to jest kolor żółty i to akurat bardzo fajnie pasuje do tego buta, ponieważ jeżeli byłby to taki typowy żółty albo typowy pomarańczowy, który już widzieliśmy w Shutterbugboardach, które wychodziły już kilka lat z rzędu, tak naprawdę inne wersje kolorystyczne, nie za bardzo mi się to podobało. Tutaj wygląda to według mnie bardzo fajnie, jest to w bardzo fajnym odcieniu, który także będzie pasował do wielu rzeczy z outfitu i wydaje mi się, że one są bardzo przystępne, jeżeli chodzi o dopasowanie do outfitu, ponieważ jak porównamy sobie na przykład do Shutterbugboardów 3.0, które miały ten właśnie patent leather, który miał być na wzór, powiedzmy, wiecie, dyni wyciętej na Halloween, no to tam, powiedzmy, że pasowało to do niektórych outfitów, do tych ciemniejszych, z pomarańczowymi mocnymi akcentami, a tutaj będzie to pasowało do większej ilości rzeczy. I szczerze mówiąc, zastanawiałem się nad tymi butami, może faktycznie, teraz właśnie powiedziałem, że nie wezmę ich, ale może faktycznie, jak gdzieś tam sobie dorobię, może to je skombinuję dla siebie, ale ogółem polecam Wam tą parkę, ponieważ tutaj jeżeli patrzymy na jakość, na wygląd tego buta i w ogóle na całe wykonanie, no to jeżeli chodzi o Jordan 1 w tym roku, które wyszły, to jest to naprawdę top. Także jeżeli chodzi o tego buta, wydaje mi się, że to wszystko, było ich naprawdę bardzo dużo i to wydaje mi się, że też fajnie, ponieważ te takie przystępne kolorystyki, które pasują do wielu osób, bardzo dużo osób je chce mieć, one nawet jeżeli jest ich bardzo dużo, to tak czy siak się rozprzedają, bardzo dużo osób potem je skupuje i odkupuje i tracą się po prostu w trymiga i tutaj jeszcze mamy tą opcję, że i jeszcze ta cena nie jest aż taka duża i wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie chciał się w nie zaopatrzyć, no to to będzie bardzo dobry pomysł. I jestem aż pozytywnie zaskoczony, że tak dobrze wygląda ten bucik w porównaniu do tego, co dostawaliśmy wcześniej. No i tak mówię, mam nadzieję, że będzie się więcej pojawiało takich butów, no bo po prostu jakość powinna właśnie tak wyglądać w wydaniach za 800 zł, a nie tak jak czasami dostajemy, że są po prostu gdzieś w świecie odklejone elementy, albo na przykład tak jak w przypadku 350 V2 Bredów, gdzie ludzie po prostu dostawali źle sklejone buty, źle wykonane, źle wycięte, sprasowane i tak dalej, a kosztowały 1000 zł i to nie jest fajne, ponieważ coś może kosztować naprawdę bardzo dużo ze względu na sam hype wokół marki, załóżmy wokół Off-White'a, Louis Vuitton, że jest ona high-endowa i tak dalej, ale za tym też powinna iść jakość tych rzeczy, a nie, że kupujemy coś za 1000 zł i nie wygląda to totalnie dobrze. A tutaj, patrząc na tą parkę, jest naprawdę bardzo fajnie i polecam Wam ją, bo ja nawet jeżeli nie lubię takich kolorów, to i tak mi się podoba, więc jeżeli ktoś w ogóle jest fanem pomarańczowego, żółtych i innych odcieni właśnie tych kolorów, no to na pewno powinien się w nie zaopatrzyć. Także dzięki Wam wielkie za odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnym, ponieważ teraz wydaje mi się, że po trochę pocisnę różnych parek, które ostatnio powychodziły, postaram się je załatwić do odcinków. Już niedługo Jordany jedynki w denimowej wersji, które mi się mega podobają. Także do zobaczenia, śledźcie kanał, cześć!